27 maja. Żywot świętej Marii Magdaleny de Pezis, karmelitanki. Żyła około roku pańskiego 1600. Dziś oddajemy cześć i modlimy się do dziewicy, jaka stała się prawdziwą chlubą Kościoła Świętego. Dziewica ta na chrzcie świętym otrzymała imię Katarzyny, urodziła się dnia 11 kwietnia 1566 roku i należała do znakomitej rodziny Paców, de Pezis, zamieszkałej we Florencji. W młodości była miłą, piękną i rozumną dziewczynką, a już od dzieciństwa okazywała wielki pociąg do nabożeństwa i do dobrych uczynków. Jako dziecko odejmowała sobie nieraz od ust, byle mieć czem wesprzeć ubogiego. Kiedy doszła do lat, że zaczęła uczęszczać do stołu pańskiego, nie pominęła żadnej sposobności, a już w roku 10 życia ślubowała Jezusowi Chrystusowi dozgonne panieństwo. Aby się oblubieńcowi niebieskiemu coraz więcej przypodobać, pościła bardzo skrupulatnie, sypiała na grubym płótnie, biczowała się często i na całe noce wkładała sobie na głowę cierniową koronę, cierpiąc wielkie boleści, ale radując się z tego wewnętrznie. Rodzice życzyli sobie, aby Magdalena wyszła za mąż za młodzieńca równego jej urodzeniem, ale córka oświadczyła stanowczo, że wierność i miłość poprzysięgła Synowi Bożemu. Wielkie z tego powodu przechodziła utrapienia i znieść musiała niejedno nagabywanie, ale ostatecznie stałość jej zwyciężyła, ojciec dał się przebłagać i Magdalena wstąpiła do zakonu karmelitanek. Kiedy przy wykonywaniu ślubów zakonnych kapłan dał jej krzyż w rękę, wtedy twarz jej cała zapałała ogniem miłości do tego krzyża i postanowiła sobie prosić Boga gorąco, aby jej dał długie życie, iżby tu na tym świecie więcej cierpieć mogła. W czasie nowicjatu, trwającego rok, dawała dowody ślepego posłuszeństwa i żadnego rozkazu przełożonych nie przyjmowała niechętnie, tak, że sama nie wiedziała nawet, co czyniła chętnie, a co niechętnie. Było jej bowiem zarówno, czy się modlić, czy pracować, czy jeść, czy pościć, czy czuwać, czy spać, jeżeli tylko było nakazanym. Przy końcu nowicjatu zachorowała śmiertelnie, z tego powodu na łożu boleści pozwolono jej złożyć wyznanie ślubów zakonnych, przy czym otrzymała imię Magdaleny. Dopełniła tego z niebieską rozkoszą i zaraz też wpadła w zachwyt, który trwał 2 godziny. Krótko przedtem blada i wychudła, teraz stała się podobną do anioła o twarzy pełnej rozkwitu i wdzięku. Od tego czasu przez dni 40 każdego poranku po przyjęciu komunii świętej w równy sposób doznawała zachwytu, a i później także częściej popadała w ten stan, pływając niejako w morzu światła i miłości. Najszczególniejszym było, że w tych zachwytach często toczyła rozmowę z Trójcą Świętą, z Najświętszą Maryją Panną i ze świętymi, przy czym zmieniała głos stosownie do osoby, z którą rozmawiała. Otrzymała od Boga 2 łaski, jedne umiejętności, że Pismo Święte z nadprzyrodzoną jasnością tłumaczyć umiała i łaskę świętobliwości, że serce jej paliło się niejako z uczucia miłości Boga. Często słyszano ją w modlitwie wymawiającą te słowa: O Boże miłości, przestań mnie kochać. Za wielką jest miłość, jaką masz do tak niskiej jak ja istoty. Panie, udziel mi tak silnego głosu, aby mnie cały świat słyszał wołającą: czy nie wiecie, że Jezus jest miłością, o miłujcie tę miłość jedyną na świecie. Ten święty ogień uczucia miłości tak ją rozpalał wewnętrznie, że zniewoloną była w zimnej wodzie ręce moczyć i mokre zimne chustki przykładać na piersi. W rok po złożeniu ślubów zakonnych, co się stało dnia 27 maja 1584 roku, przemówił do niej Jezus, jak następuje: Wiedz, że przez 5 lat nie udzielę ci żadnej łaski, ale też nie odmówię pomocy. Ze wszech stron dokuczać ci będą prześladowania i cierpienia, że wiedzieć nie będziesz, dokąd się zwrócić, ale ja zawsze będę przy tobie. Jako też w umyśle Magdaleny nastało zimno i ciemności, a myśl na wspomnienie Jezusa nie sprawiała jej ani pociechy, ani radości. Ciało jej uczuwało pociąg do zmysłowości, nieczystości i nieposłuszeństwa, bezustannie widziała przed sobą złe duchy, jak one najsprośniejszym uczynkom się oddawały, przy czym czuła podrażnienie do bluźnierstw przeciw Bogu i przeciwko sakramentowi ołtarza. Modlitwa się jej sprzykrzyła, a mimo wszelkich wysileń do modlitwy zostało jej serce zimnem jak lód. Do tych wewnętrznych boleści dołączyła się jeszcze wzgarda sióstr zakonnych, które ją nazywały obłudną i tylko widok krzyża ją jeszcze wzmacniał i podtrzymywał, że nie oddała się rozpaczy. Nareszcie w dzień Zielonych Świątek roku pańskiego 1590 skończył się czas próby. Po przyjęciu komunii świętej zabłysła jej twarz niebiańską jasnością i ściskając ręce siostry przełożonej, zawołała z radością: Burza minęła, dziękujcie razem ze mną Stwórcy pełnemu miłosierdzia. Zdarzało się często, iż objawiał jej się Pan Jezus, okazywał jej chwałę swoją i kładł na nią koronę cierniową. Wszystko to podwajało jej czynność i skrzętność w pracy. Była też z kolei nauczycielką kucharek klasztornych,
potem kształciła nowicjuszki, a wreszcie była zastępczynią siostry przełożonej. U podwładnych szczególnie wpływała na to, aby się wzajemnie miłowały. Zawsze miała na ustach słowa Jana Świętego: córki, kochajcie się wzajemnie, albowiem tak Jezus Chrystus nakazuje. W ostatnich latach życia doznała dużo cierpień skutkiem choroby, ale z tego się jeszcze radowała i modliła nieraz o przedłużenie dolegliwości, aby jeszcze dłużej móc dla Jezusa cierpieć. Kiedy lekarze jej oznajmili rychłą śmierć, przyjęła to z wszelką gotowością i radością, a po komunii świętej błagała siostry i wszystkich otaczających jej łoże, aby raczyli jej przebaczyć, cokolwiek wobec nich zawiniła, uczyniła to zaś z taką pokorą, że wszystkich do łez pobudzała. Rozłączyła się z tym światem dnia 25 maja roku pańskiego 1607. Zaraz po zgonie ciało jej cudownie się przemieniło, a blade poprzednio i wychudłe nabrało pełności i świeżości. Nadto woń miła i niebiańska napełniła cały klasztor. W poczet świętych pańskich policzoną została przez papieża Aleksandra VII. Nauka moralna. Słuchaczu, które z wymienionych cnót świętej Marii Magdaleny podobały ci się najwięcej? Pewnie owe posłuszeństwo rozkazom, skutkiem którego nie wiedziała nawet, czy co czyni chętnie lub niechętnie. Posłuszeństwo jest też najkonieczniejszym obowiązkiem człowieka oraz najmilszą cnotą wobec Stwórcy. Wszędzie na świecie i we wszystkich stanach, jako też towarzystwach, posłuszeństwo jest główną podstawą, a stopień posłuszeństwa zarazem stopniem rozwoju. Przez Boga ustanowiony porządek w społeczeństwie nakazuje, aby rodzina była posłuszną głowie tejże rodziny, gmina przewodniczącemu, a lud panującemu. Jeśliby w jednym ulu znajdowały się dwie królowe lub na okręcie dwa stery, to cóż by się stało tak z ulem jak z okrętem? Również szłyby sprawa na opak, gdyby w jednej armii było dwóch głównodowodzących, w jednym państwie dwóch cesarzy, w kościele katolickim dwóch papieży. Wszędzie, w całej przyrodzie Pan Bóg ustanowi jeden rząd, a posłuszeństwo temu rządom lub prawu przyrodzonemu pod każdym względem służy za bezwzględną podstawę dalszego rozwoju. Nawet Pismo Święte jasno o tym dowodzi: wszelkie królestwo rozdzielone przeciwko sobie będzie spustoszone i wszelkie miasto albo dom rozdzielony przeciwko sobie nie ostoi się. Ewangelia Świętego Mateusza, rozdział 12, wers 25. Posłuszeństwo, jakim kierować się winien chrześcijanin katolik, jest najpewniejszym znakiem uznania przynależytości jego do Kościoła katolickiego. Jezus sam mówi o tem jak najniewątpliwiej: a kto nie bierze krzyża swego, a nie naśladuje mnie, nie jest mnie godzien. Ewangelia Świętego Mateusza, rozdział 10, wers 38. Każdy chrześcijanin katolik dla miłości Chrystusa winien słuchać wszelkich przepisów i przykazań, jakie mu Bóg i Kościół Święty wypełniać nakazuje, albowiem tylko ściśle je wypełniwszy, może dojść do szczęśliwości wiecznej. Modlitwa. Boże, lubowniku dziewictwa, któryś świętą Marię Magdalenę Dziewicę, Twoją miłością rozgorzałą, niebieskimi darami wzbogacił, daj, abyśmy czcząc ją w dniu jej uroczystości, w cnotach czystości i miłości naśladować ją mogli. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym króluje w niebie i na ziemi. Amen. Kochani, nauki katolickie rozrastają się dzięki Wam, wiele osób się nawraca, dla tysięcy osób jesteśmy pomocą w rozwoju duchowym, wychowaniu, poznaniu na nowo wiary katolickiej, a ku temu potrzebne jest Wasze wsparcie modlitewne i materialne, za które z całego serca ogromne Bóg zapłać. Na naszym kanale możesz znaleźć różaniec w różnych językach. W szczególności zachęcamy do modlitwy różańcowej po łacinie. Jeżeli nauki pomagają też Tobie i chcesz przekazać dobrowolną jałmużnę dla rozwoju nauk i ku większej chwale Bożej, to możliwości przekazania jałmużny znajdziesz w opisie filmu. Jeżeli nas już wspierasz, to zachęcamy do włączenia wsparcia cyklicznego co miesiąc, dzięki temu możemy lepiej zaplanować nasze dalsze działania. Jeżeli nie wiesz jak to zrobić, to napisz do nas przez formularz kontaktowy w opisie filmu. Przypominamy, że za każdego darczyńcę i bliskich sercu darczyńcy odprawiana jest msza święta. Jeżeli jeszcze nie należysz do grona członków nauk katolickich, link do zapisu znajdziesz w opisie filmu. Linki do przekazania dobrowolnej jałmużny oraz do zapisania się do nauk znajdziesz w opisie filmu. Chcesz zrobić coś dobrego? Wyślij te nauki do znajomego.